Dzisiaj świetne starty, świetna jazda na trasie, można być chyba zadowolonym. Prawie komplet punktów dzisiaj. Tak, no cieszę się, że gdzieś tam się udało, trochę brakło, ale fajnie, że tam bez żadnego upadku i że to był taki dobry początek. Z czego wynikało właśnie to, że poprawiłeś się zdecydowanie? Nie wiem, w sumie jakoś tak. Trener mówił, że ustawienie troszeczkę sprzętu, to gdzieś tam też to potem pewnie automatycznie głowa też rusza. Tak, na pewno. No, sprzęt dzisiaj bardzo pomógł, bo nie wiesz, że nagle był taki wzrost formy czy spadek. No, a dziś też tam czysta głowa i jakoś tak po prostu stanąłem na starcie, puszczałem sprzęgło i się działo. No właśnie, bo to chyba starty to zawsze to taki jest z jednej strony, jak idzie, to jest dobrze, jak nie idzie, to jest mankament, ciężko czasami wyprzedzać na dystansie, a ty dzisiaj byłeś bardzo szybki. Tak, no w zasadzie też się z tego cieszę, bo przez cały sezon drugi już chyba szukam gdzieś prędkości, a dzisiaj gdzieś namiastkę tego znalazłem, więc jestem zadowolony z tego. Czyli silniki to były te same, tylko kwestia ustawień, tak? Cały czas gdzieś tam szukaliście, aż w końcu coś znaleźliście. Tak, no gdzieś tam też trochę tor, trochę ja, inne nastawienie do tego wszystkiego. Na pewno dużą rolę odgrali dzisiaj mechanicy, bo z trenerami, bo dobrali dobrze ustawienia. Ja tam powiedziałem trochę od siebie, ale większość oni ustawili te motory i pasowało. Chyba też mentalnie to cię buduje, no bo jednak taki dobry występ był ci potrzebny. No tak, no w sumie nie narzekałem, gdzieś tam wróciłem po kontuzji, było dobrze, później teraz chwilę stanęło, teraz znowu jest dobrze i za chwilę znowu stanie i będzie dobrze i tak u juniora jest cały czas sinusoida, góra, dół, więc cieszę się z tego, że w końcu puściło i idzie wygrywać biegi i rywalizować z chłopakami. Żeby ta góra poszła jeszcze w kolejnych dniach tego tygodnia, bo jest coś się ścigać. Drużynowi Mistrzostwa Polski nie walczycie tam o ten finał, powtórkę z zeszłego sezonu i to chyba w pełnym składzie jesteście w stanie to powalczyć z tą rosnącą formą. Tak, no myślę, że fajnie właśnie, że Sebastian wrócił, bo na pewno nam dużo pomoże i będziemy w stanie powalczyć teraz o medale w finale. Bo na pewno dorzuci od siebie sporo punktów, więc nam już będzie też łatwiej i przede wszystkim nie będzie tych 2-0 przez całe zawody, więc spoko. Też. Najpierw trzeba pokonać Toruń jednak. No tak, nie. Bądźmy dobrej myśli, ale też nie ma co zakładać od razu, że wejdziemy do finału. Tak? Myślę, że teraz mamy na pewno większe szanse.